Hej, witam Was bardzo serdecznie. Widzę w podglądzie, że ogromnie się świecę, ale to dlatego, że mam po prostu na buzi tylko pielęgnację. No bo jak już wiecie z tytułu filmu, dzisiaj będziemy robić test nowości. Pełen makijaż nowościami drogeryjnymi. Najpierw Wam może pokażę, co mi się tutaj uzbierało, bo to są różności z różnych drogerii, różnych marek, więc jest cała mieszanina. No ale myślę, że dwie takie bazowe rzeczy, jeśli chodzi o makijaż, to oczywiście podkład i korektor. Podkład i korektor kupiony w Rossmanie, jeszcze jak były te promocje takie, tylko uwaga, podkład był w promocji i to była kwestia tam 18 zł z hakiem, korektor natomiast nie i to było 24 albo 26, jakoś tak. W każdym razie, podkład i korektor z AA Wings of Color, oczywiście wszystkie dokładniejsze informacje Wam podam, na razie tylko tak wstępnie. Dalej mam taką pojedynczą rzecz z Bell. Naszego Bell biedronkowego, bronzer. Uwielbiam ich bronzery. Mam kilka i uwielbiam wszystkie chyba. One zawsze pięknie pachną. Ten również cudnie pachnie, ale zdania są podzielone do tego, czym on pachnie. Mnie się wydaje, że tak słodko. Moja Zosia powiedziała, że pachnie jak krem Nivea, a Rafał powąchał i powiedział, że nie, on tak pachnie jak kredki z dzieciństwa. No więc bronzer pachnie, słuchajcie, ale dla każdego inaczej, więc mam bronzer. Natomiast będę się tutaj musiała zdecydować, bo mam jeszcze bronzer innej marki i z innej serii. Aha, no bronzer wspomniałam, tak? Bell biedronkowe. Natomiast ta inna marka i inna seria to jest Essence. Essence kupiłam w drogerii Natura i tutaj mam tak. Olejek taki do ust, pomarańczowy. Seria w ogóle nazywa się The Glowing Golds. Wszystko z bliska będziecie mieli. I właśnie z tej serii mam również bronzer. Mam też taki dość ciemny rozświetlacz, taki chyba rozświetlaczo-róż, no w każdym razie to jest podpisane jako rozświetlacz. I w tej serii znalazł się również tusz do rzęs, także takie nowości z Essence. Mam też nowości z Catrice, które z kolei kupiłam w drogerii Hebe. No i jeśli chodzi o Catrice, to mam tutaj rozświetlacz i taki podwójny róż, to takiej kwiatowej, ślicznej serii. No i chyba gwiazda całego występu, czyli przepiękna, przesłodka paletka od Hean. Również kupiłam w Hebe, natomiast widziałam, że ona jest już na stronach internetowych. Widziałam ją chyba na Minty Shopie, chyba też na Kokolicie się pojawiła. Poszukam Wam oczywiście, jak będzie gdzieś na stronie jakiejś, to Wam podlinkuję, także możecie sobie zajrzeć, ale stacjonarnie informuję, że jest do kupienia w Hebe. Okej, to tyle. To są nowości, które mi się tu zgromadziły, więc bierzemy się za malowanie i za testowanie. Jestem bliżej, błysk jest jeszcze większy, ale mam nadzieję, że wytrzymajcie to, zaraz będzie podkład, przypudrujemy to, będzie ok. Więc no słuchajcie, zaczynamy od podkładu tradycyjnie. Podkład, nazywa się to Healthier Foundation. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że jestem pełna dobrych nadziei i bardzo pozytywnie nastawiona do tego, bo mam różne podkłady tej marki i one są naprawdę świetne. To są tanie, drogeryjne podkłady bardzo fajnej jakości, o różnych wykończeniach, różnym stopniu krycia. Uwielbiam. Ostatnia moja zresztą wielka miłość taka drogeryjna to jest podkład z AA Wings of Color, ten z liśćmi konopi. Zaraz Wam pokażę zresztą. Jestem, zobaczcie. Tutaj też mam takie duo. Chodzi mi o tę serię. Uwielbiam oba te kosmetyki. I podkład, i korektor po prostu świetne. W zasadzie nie umiałabym wskazać ich wad, ale dobrze, bo nie o nich mowa. W każdym razie to jest cudne, więc wierzę, że to też się świetnie spisze. Czyli podkład Healthier, nawilżający podkład rozświetlający z ekstraktami z owoców. I ja Wam może przeczytam, jakie on tutaj ma właściwości, bo jest taki obiecujący. Średnio kryjący podkład do każdego rodzaju cery, szczególnie polecany cerze suchej i zmęczonej. Lekki nawilżający podkład zapewnia cerze promienny i naturalny wygląd. Formuła bogata w pigmenty rozświetlające maskuje drobne niedoskonałości bez efektu maski. Kompleks kolagenu i kwasu hialuronowego przywraca odpowiednie nawilżenie, wygładza oraz zmniejsza widoczność zmarszczek. Dzięki owocowym ekstraktom, i tutaj uwaga, mamy tak, olejowi z pasiflory, ekstraktowi z brzoskwini i aceroli, podkład poprawia kolory cery, dając naturalny efekt makijażu. Nie blokuje porów i nie powoduje powstawania zaskórników, więc pełen dobroci. Dobra, nakładamy. Aha, mój odcień to jest 303 nut. Nie wiem, czy to widać, ale 303 nut. No i lecimy. Czy on jest jeszcze? Nie jest jeszcze zaklejony. Muszę się tutaj do niego dobrać. No i sprawa wygląda tak. 303 nut. To nie jest najjaśniejszy w całej gamie. Wygląda to tak.
No i nakładamy. Akurat mam pod ręką gąbkę, więc nakładam go gąbką. Na razie tak delikatnie. Przed chwilą się świeciłam, teraz świecę się jeszcze bardziej. Trudno, to jest test. Przetrwamy to. No, rzeczywiście jest rozświetlający. Jak macie szarą cerę, to ja już wiem, wiecie, już trochę tych podkładów w życiu przetestowałam i po prostu ja już wiem, że to jest to. Podkład ma taką właściwość, która powoduje, że wasza skóra jest taka lśniąca w taki zdrowy sposób. No może moja lśniąca skóra jest teraz za bardzo lśniąca, ale to jest kwestia tego, że miałam taką intensywną pielęgnację. No ale myślę, że jak to się przypudruje, to będzie bardzo ładnie wyglądało, będzie dawało bardzo ładny efekt. Właśnie będzie dawał bardzo ładny efekt, o. To, co miałam na dłoni, już sobie rozprowadziłam. No i taka jedna cieniutka warstwa wygląda tak. Powiedziałabym, że ten podkład co do właściwości rozświetlających w ogóle nie budzi żadnych zastrzeżeń, bo to jest widoczne. Daje przyjemne uczucie na buzi, w sumie tak jak krem nawilżający. Jest taki rzeczywiście lekki. Natomiast no, krycie ma bardzo delikatne. No, to, co sobie nałożyłam z dłoni, w zasadzie jakiś tam kropek piegów mi nie pozakrywało, wyrównało koloryt, o może tak, więc ja bym ten podkład jak na ten moment porównała bardziej do jakiegoś takiego kremu tonującego, kremu BB, czegoś takiego. Więc jeśli chodzi o krycie, jest bardzo delikatny. Zrobimy tak. Normalnie, jak zazwyczaj, ja Wam to często mówię, że normalnie już bym to nic nie nakładała, ale ponieważ robimy test, to ja sobie wycisnę jeszcze troszkę tego podkładu, o, mniej więcej tyle, i dołożę go na policzki i na nos. Zobaczę, co się tutaj zadzieje, czy się dobuduje to krycie chociaż troszeczkę, czy nie. Właściwie to trochę też mi na czoło poszło, no ale okej. I jeszcze muszę dołożyć, więc na brodę leci trochę. Chyba ta druga pompka była za duża. Ale już można stwierdzić taką rzecz. No krycie można sobie dobudować. Ale żeby Was to nie wprowadziło w błąd, no podkład nie jest kryjący, podkreślam, tylko rozświetlający, więc no można krycie dobudować, ale nadal nie jest to takie, wiecie, super, bardzo mocne krycie, jakiego, nie wiem, ktoś by tam sobie oczekiwał, więc nie. To jest ten typ podkładów lekkich, które mają nam rozświetlić, ożywić cerę i delikatnie ujednolicić koloryt. Jak macie jakieś poważniejsze rzeczy do zakrycia, to nie ma sensu kupować tego podkładu, no bo wydacie pieniądze i nic Wam to nie da. To jest na zasadzie czegoś delikatnego, o, w ten sposób. Mnie się podoba jak najbardziej, zresztą wiecie, że ja lubię takie delikatne podkłady, więc jestem na tak. Ale teraz uwaga, podkład wygląda tak, podoba mi się, tylko że przechodzimy do korektora i korektor ma takie same właściwości jak podkład, czyli jest to korektor rozświetlający. Podejrzewam, że krycie będzie miał podobne, przy czym no, u mnie to już nie będzie teraz tak fajnie, bo ja tutaj w kącikach oczu zawsze muszę sobie troszeczkę bardziej pozakrywać cienie, no bo je mam widoczne. Ale teraz tak, opis. Nowy korektor nawilżający, rozświetlający, to już wiemy. Zawiera witaminę E, olej z pasiflory, ekstrakt z brzoskwini i aceroli, czyli dokładnie to samo co podkład. Czy jeszcze coś tutaj mamy? Nie. Odcień, który ja mam, to jest 20 Porcelain. I to wszystko, czyli korektor rozświetlający. Zobaczmy, czy on zakryje moje siniaki. Szpatułka taka klasyczna. O, jaśniutki się wydaje. Znaczy nie to, że się wydaje, jest jaśniutki. To się uratuje, to nie jest problem. Nałożyłam tyle. Najpierw rozprowadzę dobrze tą jedną warstwę, którą mam. Zobaczę, czy będę musiała coś dołożyć. Bardzo mi się podoba efekt, jaki daje podkład i korektor. Takie rozświetlenie mam nawet pod okiem. No i muszę Wam powiedzieć tak, że dzisiaj może takich silnych tych siniaków nie miałam we wewnętrznych kącikach. I ta jedna warstwa, no tak tyle o ile to zakryła, bardzo delikatnie. Gdyby tu było jakieś mocniejsze zasinienie, to ja już jestem pewna, że ten korektor nie dałby rady. No ale też jakby nie można tego od niego oczekiwać, bo nie jest to korektor kryjący, natomiast daje przepiękny efekt pod okiem, właśnie takiego rozświetlenia, super. Już mi się te rzeczy podobają, nie wiem jak się utrzymają, może się nie utrzymają, tego nie wiem, ale chodzi mi o, wiecie, o efekt, o to, jakie mają wykończenie na skórze.
pod oko tutaj już niczego nie dokładam, ale spróbuję sobie troszkę tego korektora, tak jak z podkładem zrobiłam, po prostu dołożyć tutaj, o, w te kąciki, które są takie, no jeszcze widoczne te siniaki tu są. Nie wiem, może wy tego nie widzicie, ale ja to widzę na żywo i wiecie, przeszkadza mi to, więc muszę to sobie tutaj zakryć. No i ta druga warstwa, podobnie jak podkład, ta druga warstwa przykryła te siniaki, przy czym, no podkreślam, mam dzisiaj raczej lekkie zasinienia, więc też nie było to może trudne. Korektor i podkład o charakterze rozświetlającym. Proszę bardzo. I zgadzam się, do cer takich zmęczonych, poszarzałych, dojrzałych. Idealne kosmetyki. Bardzo ładne. I muszę Wam powiedzieć, że tak, kolory też chyba mi się udało fajnie dobrać, bo podkład bardzo ładnie wygląda na twarzy i jak nałożyłam korektor, wydawało mi się, że będzie za jasny, ale po rozprowadzeniu jest ok, czyli z kolorami też trafiłam. Jeszcze raz przypominam, 303 nude podkład i 100, nie, 20 porcelain korektor. Wygląda to tak. Biorę się za pudrowanie. Tutaj rzeczy, które znam, czyli na przykład pod oczy leci pudelek z Hean. O, przypudruję sobie najpierw korektor. No, bardzo mi się podoba to wykończenie. Słuchajcie, jeśli chodzi o korektor i o podkład. No ale ja sobie tak, ja sobie zdaję sprawę, że jest specyficzne, nie każdy lubi. Mnie się takie wykończenie bardzo podoba. Wygląda po prostu naturalnie, jak zdrowa skóra i tyle. I puder. Puder również znam i bardzo, bardzo lubię. To też będzie jeden z ulubieńców. Jak nakręcę jakichś ulubieńców w jakimś tam najbliższym czasie, to na pewno ten puder się wśród nich znajdzie. To jest puder Znam. Mój odcień to jest 02 Naked. Przecudowny kosmetyk i przepięknie pachnie, choć podkreślam, że intensywnie. I oto. Podkład i korektor przypudrowane. Wyglądają tak. Super. Mam nadzieję, że one tak przetrwają, bo naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Słuchajcie, powinnam sobie na początku w ogóle makijażu nałożyć ten olejek z Essence na usta, to by mi się to wchłonęło, ale zapomniałam. Więc nakładam to teraz. Olejek, o, może Wam tu zasłonię, bo bardzo to skówka świeci. Był jeszcze jeden kolor, ja sobie wybrałam ten pomarańczowy, to jest 02 Golden Magic. Seria oczywiście The Glowing Golds. Wygląda to tak. No i lecimy z olejkiem. Jest taki, wygląda jak błyszczyk, o, pachnie tak trochę kwiatowo, w sumie dziwnie, jak na, ale przyjemnie. Jaki gęsty. A jak się klei. Dla takich przesuszonych, super przesuszonych ust będzie fajny. Tych drobinek, które są we flakoniku, na ustach tak wyraźnie nie widać, po prostu widać lśniącą powierzchnię i to tyle. Podkreślam, olejek bardzo gęsty, taki, no czuć go na ustach. Zobaczymy, na ile on się wchłonie. Ok, ale przechodzę do kolejnego etapu. Teraz u mnie bronzer. No i tu, tak jak Wam pokazywałam, mam z Essence i mam nasze Belle. Zróbmy tak, zróbmy swatche. Zobaczymy, może ten jest na pewno matowy. A w ogóle ciekawostka, słuchajcie, to jest bronzer, uwaga, wodoodporny. Ok, mnie to za bardzo nie rusza, czy on jest wodoodporny, czy nie, bo ja nie biorę kąpieli w makijażu, tak? Ani nie pływam w basenie w makijażu, tylko uprzednio go zmywam, więc to mnie zupełnie nie rusza. Raczej rusza mnie kolor, który jest bardzo, bardzo ładny, a wiem, bo sprawdziłam na testerze w Biedronce. Tak, były testery. Ok, więc kolorek naszego Bell wygląda tak, a seria z Essence, czyli Glowing Golds, wygląda, oczywiście nie mogę otworzyć, o, już mogę. Tak, też to jest, którym palec mam czysty? Ten mam czysty. To też jest chyba puder matowy, choć dokładam jeszcze naszego Bell i różnica taka. Nasze Bell raczej w stronę chłodnych brązów, bardziej taki do konturowania. No ten z Essence zdecydowanie cieplejszy i no i powiem Wam tak, wstępnie chciałam wymieszać, dołożyć trochę tego, trochę tamtego, ale to nie będzie takiej wyraźnej różnicy. Nałożę nasze Bell wygrywa, a pewnie nakładam ten kolor. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał na buzi. No pachnie prześlicznie. Bardzo jestem ciekawa Waszej opinii. Jeśli go macie albo kupicie w Biedronce, dajcie znać, jaki zapach tu czujecie? No ja czuję coś słodkiego, ale tak jak wspomniałam, zdania są podzielone. Dobra, nakładam. No bardzo ładny, słuchajcie, oni
chyba nie robią złych bronzerów. Jeśli go dorwiecie, no to pewnie to kosztuje, nie wiem, 12 chyba 90 w Biedronce. Śliczny, jest śliczny. Jeszcze go troszkę dołożę, bo jest delikatny, tak jak widzicie, więc można sobie tutaj dobudować. Tak mi na początku do głowy przyszło, że ten bardziej do konturowania, ten do ocieplania, ale tak jak nałożyłam teraz, wiecie, na skórę, to ten spokojnie do ocieplenia twarzy też może być. Chociaż no widać, że kolor idzie bardziej w stronę zimnych. Nie jest to typowo zimny kolor konturujący, jednak no zimniejszy niż ten. Bardzo ładny bronzer. Jak szukacie fajnego, taniego, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o bronzery z Bell, to nie można na słaby trafić, więc tutaj to jakby sprawa jest taka raczej oczywista. A teraz czas na róż. No i tak jak widzieliście, mam tutaj takie duo z Catrice. Mój odcień to jest C02 Rose Duet. I sam kosmetyk wygląda tak. To jest bardziej takie różowe, to bardziej morelowe, ale popatrzmy na kolory. Mamy coś takiego. Tu jest ten pomarańczowy odcień i różowy. Różowego jeszcze troszkę dołożę, żeby był taki wyraźniejszy. O. Bardzo ładne róże. Jak widzicie, oba mają taki charakter rozświetlający i to rozświetlenie na pewno widać. No więc pytanie, czy lubicie? Ja sobie dzisiaj nałożę ten raczej, bo bardziej mi będzie do cieni pasował, do kolorystyki palety, czyli ten różowy. Ten błysk na policzku jest taki dość subtelny. No, wygląda to tak. Moim zdaniem bardzo ładne, ale no właśnie, czy lubicie? Znowu to pytanie, czy lubicie? Jeśli chodzi o róże, to były dwa zestawienia kolorystyczne, natomiast rozświetlacze z tej serii były cztery. No właśnie, i rozświetlacz, i tutaj znowu mamy taki wybór. Catrice i Essence. Catrice, rozświetlacz z Catrice. Bardzo ładne są te opakowania, tak na marginesie zobaczyć. No takie właśnie kwiatowe. Kolor rozświetlacza z Catrice to jest C01 Jasmine Bloom, a w ogóle cała seria to jest właśnie Glow in Bloom. Stąd te kwiaty na opakowaniach. Sam kosmetyk wygląda tak. Już Wam robię swatch. Kolor, jak widzicie, jest chłodny i w sobie ma taki cytrynowy refleks. Nie bardzo mi to dzisiaj tutaj pasuje. Natomiast ten z Essence to jest 01 Golden Days Ahead. Wygląda to bardziej jak taki rozświetlaczo-róż, coś takiego. Popatrzmy. I ma fajną konsystencję, taką lekko żelowatą. Choć nie jest to typowo żelowy kosmetyk oczywiście, ale właśnie taki miękkawy. No a to... No a to jest właśnie bardziej taki róż. Nałożę mimo wszystko ten, no ten byłby trochę za ciężki, więc nakładam rozświetlacz z Catrice. Po prostu zrobię to delikatnie. Miejmy nadzieję, że się uda. Nałożony lekko, jest widoczny, ale plus jest taki, że nie jest tak mocno widoczna ta cytrynowatość, więc może dzisiaj w tym makijażu nie będzie źle. Ja nie narzekam, bo generalnie ja lubię takie kolorowe rozświetlacze i to mi nie przeszkadza, tylko chodzi mi o to, że ta cytrynowa nuta za bardzo by mi nie pasowała do dzisiejszego makijażu, ale zobaczcie, no jak się tak lekko nałoży, o, chyba nie jest tak źle. Po prostu taki chłodny rozświetlacz. No i to tyle. No bardzo ładny, widoczny, taki intensywny. Zresztą słuchajcie, te rozświetlacze i z Catrice, i z Essence w różnych kolekcjach, one mają to do siebie, że są takie konkretne. No więc jak lubicie, to dlaczego nie? Fajnie, że są cztery wersje kolorystyczne, to też jest w czym wybierać. Okej, ja mam makijaż twarzy skończony, ponieważ nie mam żadnych nowości do brwi, to szybciutko pomaluję sobie brwi poza kamerą i wracam z paletą. Przechodzimy do palety. Paleta Heian Make My Day. Bardzo urokliwie wygląda. Paleta prezentuje się w ten sposób. Ma lustereczko na wieczku, a kolory mamy takie. No myślę, że jest słodka i chyba dla każdego, bo mamy i takie bazowe cienie, bazowe maty.
Mamy trochę też błysków bardzo przyjemnych, więc taka paleta łatwa w używaniu, o może tak powiem. Czytam Wam, co tutaj podaje producent. Mamy taką informację. Zestaw zawiera wygodne lusterko i 12 wyjątkowych cieni do powiek, 5 jedwabistych matów, 6 różnorodnych błyskotek oraz nowość, cień glitter jako topper. Nazywa się Bubbles. Któryż to? Bubbles. Aha, to ten. To jest Bubbles. No to słuchajcie, może najpierw zrobimy swatche. Zacznijmy od tutaj tego rzędu z matami. Bardzo milutkie w dotyku są, ale tu jest coś błyszczącego. Bardzo przyjemne cienie. Proszę bardzo, czwóreczka pierwsza. O, tu jest pierwszy błysk w palecie. Taka perełka, ale ładna. No i maty. Może dodam jeszcze troszkę tego kawowego. Teraz te dwa najciemniejsze cienie w palecie. Są to matowe cienie, tak jak widać. Z daleka wyglądają, jakby były bardzo do siebie podobne, ale różnica między nimi jest. Myślę, że na swatchu będzie to widoczne. No i teraz zaczynamy z błyskotkami. O, jakie są mięciutkie. Bardzo przyjemne. Jeśli chodzi o konsystencję, to są przecudowne. Proszę bardzo. No i teraz te dwa najciemniejsze. Zobaczcie różnicę między tymi ciemnymi brązami. Ten jest chłodny. No zdecydowanie chłodny, taki przybrudzony. Ten w sumie też jest chłodny, ale jest ciemniejszy, jest bardziej brunatny taki. Aha, no jeszcze oczywiście te błyskotki śliczne. Zapomniałabym. Ten jest bardziej taki drobinkowy, delikatniejszy. Taka mgiełka błysku. A tutaj mamy coś morelowego z takim różowym połyskiem. Bardzo ładne. Zostały nam cztery błyski, no to lecimy tutaj. Tu jest ten topper, czyli Bubbles. O, jaki ładny. I tu mamy dwa fioleciki, właściwie taki bardziej fuksjowy i fiolet, który wydaje się przecudowny. Zobaczcie. Tu jest ten topper. O, jaki jest słodki, popatrzcie na to. No i różowo-fuksjowy oraz fiolet. Wytarłam swatche różów i rozświetlaczy, żeby Wam się to wszystko nie zlewało w jedną całość. No i słuchajcie, cienie z palety, proszę bardzo. No, chyba nie mogą się nie podobać. Bardzo przyjemne maty, bardzo praktyczne, czyli maty tu i te. A pozostałe to są błyskotki. Też śliczne, uniwersalne, no po prostu arcysłodkie. Jeszcze Wam oczywiście tradycyjnie pokażę z paletą. O. I błyskotki z bliska. O, zerknijcie, proszę bardzo. No myślę, że cienie niczego sobie. Naprawdę fajna kolorystyka. Tak jak mówię, bardzo praktyczna, a poza tym bardzo ładne kolory. No i te błyskotki, popatrzcie, śliczne są. Już wiem, że cienia Bubbles, czyli tego toperowego, użyję na pewno. Na powiekach mam już bazę. Nałożyłam bazę z Ingrid. Bierzemy się za paletę. Na załamanie i podłóg brwi nakładam jasno-cielisty cień, czyli cream. Bardzo miękkie są te cienie. Tak dotyka się pędzlem, to od razu zostaje na nich ślad. Na załamanie nałożę cień latte. To jest ten brązik, a zatem to. No taki dosyć widoczny. Myślałam, że będzie delikatniejszy. Trudno, trzeba będzie bardziej porozcierać. Na górną powiekę, na zewnętrzną część nakładam ten przepiękny fiolet, czyli cień Passion. Przepiękny kolor. Cień Passion. Na wewnętrzną część powieki nałożę cień Joy, czyli to jest to. Tak, to jest ta morela.
Bardzo mięciutkie są te cienie, pięknie się przyczepiają do powieki, po prostu tak jakby, nie wiem, jak na klej. Są takie miękkie i bardzo poddatne. Na środek, czyli mniej więcej na łączenie tych dwóch cieni, nakładam oczywiście Bubbles, no czyli ten toperek właśnie. Nałożę go palcem, jeszcze Wam pokażę, tak to wygląda. Śliczny. Pięknie te cienie wyglądają, takie słodziaki. Teraz trzeba się zająć zewnętrznym kącikiem. No i tu koniecznie brownie, czyli najciemniejszy cień z palety. Brownie będzie się prezentował tak. Nakładam go na inny cień, więc da radę czy nie da? Da radę, widzicie to? Ło, chyba nawet za dużo go na pędzel nabrałam. Przełożę od razu na drugą powiekę, bo chcę sobie tutaj już też kształt zbudować. Jejku. Jaki to jest cień? No tutaj no to powiedzmy tak średnio te brązy wypadły, no bo no na sucho, wiecie, na suchej skórze, ale jak widzicie tutaj nabierają mocy, no i... Nie wiem, czy nie za dużo tego cienia nabrałam. Trudno, pojadę od razu na dolną powiekę. Wyciągnęłam też tak ponad załamanie, jak widzicie. No i próbuję to rozetrzeć. Ale nie chodzi mi o to, że wiecie, mam problem z rozcieraniem, bo widzicie, że to wszystko jest bardzo miękkie, takie plastyczne, po prostu bezproblemowe. Tylko chodzi mi o to, że wydawało mi się, że ja delikatnie, wiecie, pędzelek w tym cieniu umoczyłam, a to chyba jednak za mocno. No i teraz muszę po prostu rozetrzeć, rozpracować ten cień, którego nałożyłam za dużo. Ale rozciera się bardzo mięciutko, jak widać. Wracam do pędzelka od cienia latte, czyli od tego. Troszkę go sobie jeszcze nabrałam i rozcieram ten ciemnobrązowy, czyli brownie. Rozciera się to, zobaczcie, bezproblemowo, ale chcę tutaj stworzyć taką ładną chmurkę. Na dolną powiekę poleci cień Hope. To jest... A na wewnętrzny kącik nałożę cień Dreamer, czyli najjaśniejszą błyskotkę. Zaraz, który to był? To był chyba ten? Tak, to jest cień Dreamer. Cienie są arcymiękkie. Ja Wam muszę coś pokazać. Zobaczcie, nawet przy takim... No pierwszy raz używam tej palety przy Was i zobaczcie, tu gdzie dotykałam pędzlem tak mocniej troszeczkę, to już widać takie o, wyraziste ślady. Bardzo miękko, jak się dotknie dosłownie cienia pędzlem, to zaraz widać jakieś tam wgłębienie, ślad i tak dalej. Także naprawdę arcy miękkie są. Ale jednocześnie no, trzeba mieć świadomość, że należy z nimi postępować delikatnie. I to tyle. Ja sobie jeszcze wezmę malutki pędzelek, taki maleńki, wydłużony i nad linię rzęs dołożę cienia brownie, czyli tego takiego najciemniejszego, tego mocnego. Tak prezentują się cienie na powiekach. Śliczna paleta. Bardzo ładne kolory i bardzo mięciutkie, bardzo plastyczne cienie. Wierzę, że przetrwa. No dzisiaj te kosmetyki generalnie będą miały, wiecie, pod górkę, bo no, jest gorąco. Ale szybciutko pomaluję sobie linię wodną i przechodzimy do tuszu. A teraz tusz. Essence I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Czyli rozumiem, że jest to tusz pogrubiający. Tak, tusz pogrubiający, czarny, klasyczny tusz. Zobaczmy, jak wygląda szczoteczka. O, no jestem zaskoczona. Zobaczcie, coś takiego. Taka szczoteczka, ale prawie jej brak, tak bym powiedziała. Wygląda dziwnie. No cóż, mam co mam. Nakładamy ten tusz. Zobaczmy, czy on rzeczywiście tak ekstremalnie pogrubia. Nakładam tusz oczywiście bez bazy, bezpośrednio na rzęsy. No i co my tu mamy? Mhm.
No pogrubia. To fakt. No myślę, że widać niepomalowane rzęsy i pomalowane. Efekt jest widoczny, bardzo ładny. Tuż tak pogrubia i tak całkiem fajnie unosi rzęsy, tak delikatnie podkręca. Bardzo ładnie to wygląda. No tuż robotę robi, chyba wątpliwości nie ma. Bardzo ładnie podkreśla rzęsy, no takie są miotełkowate, fajne. Ok, jeszcze usta. Olejek właśnie. Olejek się wchłonął. No i usta są takie fajnie nawilżone, ale cały czas się to klei, więc no taki specyficzny, jednakowoż działa. O, może tak. Na usta nałożę sobie kredkę z Maybelline Ink Crayon i to jest 30. Taki brudny róż. Okej, makijaż gotowy, słuchajcie. Tak to się prezentuje. Generalnie tak na dzień dobry. Po pierwszym wrażeniu chyba podoba mi się wszystko, no bo i kolory się spisały, bardzo przyjemnie się te kosmetyki nakładały, jakby na razie nigdzie nie dostrzegłam jakichś tam minusów. O, ale już teraz widzę, że na pewno wielu osobom się podkład nie spodoba, co do korektora nie wiem, ale podkład się nie spodoba, bo to rozświetlenie jednak widać. Zobaczcie moją buzię. Myślę, że jak się wieczorem zobaczymy po kilku tam godzinach noszenia, to ten efekt się spotęguje, więc na dzień dobry mamy coś takiego, czyli do cer przetłuszczających się takich typowych, no raczej nie. No ale to tytułem takiego wstępnego podsumowania. Widzimy się wieczorem za jakieś, nie wiem, 8-9 godzin i obadamy, jak nam się wszystkie te kosmetyki przy takich temperaturach, jakie ostatnio mamy, jak nam się zachowają. Tymczasem mówię Wam na razie i do zobaczenia wieczorem. No hej, witajcie wieczorkiem. Mamy godzinę 19:42, a więc makijaż mam na buzi już dość długo. No i wygląda to tak. Zacznijmy może od tego, najprostsza rzecz, olejek. Bardzo przyjemny, dołożyłam sobie w ciągu dnia. Szminka mi się oczywiście gdzieś tam po drodze zjadła, więc dołożyłam sobie tylko tego olejku. Bardzo przyjemnie odżywia usta i jest właśnie taki klejący. Może to komuś nie odpowiadać, ale to właśnie dlatego Was o tym informuję, że ma takie właściwości. Natomiast jak macie spękane usta, to myślę, że sobie bardzo fajnie z nimi poradzi. Więc olejek spokojnie polecić mogę. Przyjemny, gęsty i klei się. Podkreślam to. Teraz podkład i korektor. No zobaczcie. Wygląda to tak po tylu godzinach. Wydaje mi się, że w porządku. Na policzkach, na brodzie i tak mniej więcej tutaj na czole, tak zerkam w podgląd i w lusterko, tu się najbardziej świecę, ale to ja miałam świadomość, że tak to się zachowa, tym bardziej, że podkreślam podkład rozświetlający, więc na pewno wpływ na skórę to ma, a w zasadzie po każdym podkładzie, ja tam po iluś godzinach noszenia właśnie się w tych miejscach tutaj tak świecę. Dla mnie nie jest to jakieś bardzo nieestetyczne i nie mogłabym wskazać tego jako wadę podkładu, no bo generalnie na całej buzi on siedzi, nigdzie nie powłaził załamania, no tylko ma takie właściwości, a moja skóra tak z podkładami pracuje, więc nie mogę powiedzieć, że to jest wada, tym bardziej, że tak do Was to mówię i przygotowałam sobie bibułki matujące. Zobaczcie, jak to się odciśnie, to myślę, że ten podkład będzie bardzo ładnie wyglądał, tylko z taką uwagą. No nie jest to raczej podkład dla skór, dla cer, które są przetłuszczające się, tłuste, takie szybko się wyświecające. No siłą rzeczy nie. I wydaje mi się, że właśnie tak jak to w opisie producenta przeczytałam, że on jest dla skór takich dojrzałych, poszarzałych, lekko zmęczonych. I to jest, myślę, idealne zastosowanie dla niego właśnie tego typu cery. Na mojej spisał się tak, uważam, że bardzo ładnie. Ma troszkę inne właściwości niż ten, który Wam pokazywałam w pierwszej części, ten z liśćmi konopi. Rzeczywiście jest rozświetlający. Tamten ma charakter w ogóle wygładzający, taki nawilżająco wygładzający. Ten jest rozświetlający, podkreślam, i korektor też. A właśnie, korektor. Korektor również bardzo ładnie pod okiem się spisał, zobaczcie. Nigdzie nie powłaził. Może właściwości kryjące ma takie delikatne, ale to jakby jest oczywiste, bo to nie taka jego rola. Moim zdaniem korektor się sprawdził, ale też z taką uwagą, że nie dla wszystkich, no bo jak macie jakieś duże zasinienia wokół oczu, no to chyba nie bardzo, no bo nie jest to korektor właśnie kryjący, tylko rozświetlający. Wygląda tak, moim zdaniem ok, a więc jak najbardziej to duo też, duo właściwie, nie wiem czy powinno powiedzieć duo, ale jak najbardziej ten zestaw polecić mogę. Moim zdaniem kosmetyki bardzo fajne, polskie poza tym, tanie, dostępne w Rossmanie,
a więc łatwo dostępne, czyli jeśli szukacie czegoś lekkiego, rozświetlającego, podkreślam, to i korektor, i podkład jak najbardziej się sprawdziły, są ok. Dalej może te rzeczy do makijażu twarzy, czyli bronzer, róż, rozświetlacz. Tutaj, słuchajcie, to zawsze Wam powtarzam, że tak naprawdę, no cóż tutaj się może zadziać? To jest kwestia tylko koloru, ewentualnie, no nie wiem, może rozcierania się i jakiegoś efektu końcowego. Tutaj nam się może coś nie podobać, coś nam tutaj może nie zagrać. Natomiast jeśli chodzi o utrzymywanie się, no to tego typu kosmetyki raczej na buzi się utrzymują, tym bardziej, że to są takie zwykłe kosmetyki pudrowe, nie w kremie, więc one też inaczej ze skórą pracują. I myślę, że tutaj ta trójeczka się bardzo ładnie spisała. Bronzer bardzo fajny, podobno wodoodporny, ale tego nie sprawdziłam, więc nie wypowiadam się na ten temat. Natomiast i róż, i rozświetlacz bardzo ładne. No właśnie tylko sprawa koloru. Podoba Wam się, nie podoba? I czy na przykład nie jest to dla Was za mocne rozświetlenie? Przy czym no oczywiście można to nałożyć delikatnie, ale podkreślam, że rozświetlacz ma to do siebie, że nawet jak się nakłada delikatnie, to on już jest widoczny, więc no może też nie dla wszystkich. Także słuchajcie, jak na razie te kosmetyki tak generalnie fajne, jednak przy każdym może być właśnie jakieś ale, że no może dany kosmetyk nie dla wszystkich. Myślę, że takiego odczucia nie mam co do palety i co do tuszu, no bo tutaj jakby nie zadziało się, chociaż nie mogę powiedzieć, nie zadziało się nic, bo nie zadziało się nic z tuszem. Tusz bardzo ładnie się na rzęsach trzyma, no nie osypał się, a więc w porządku. Swoją podstawową rolę spełnił jak najbardziej moim zdaniem, bo generalnie rzęsy podkreślił i rzeczywiście je podrubił i troszkę podkręcił, ale o tym chyba Wam mówiłam rano, jak robiłam makijaż, więc tusz z Essence z tej nowej serii bardzo fajny i też wart uwagi. No i wreszcie paleta. No i tutaj też jest mały minusik, bo tak, generalnie cienie zachowały się ładnie, tylko właściwie dwa minusiki, tak teraz spojrzałam. Pierwsza rzecz, na moim lewym oku nie ma czegoś takiego, natomiast na prawym pokażę Wam, o tutaj, nie wiem czy to będzie widać, o tutaj, troszkę się te cienie tak pozbierały, to się tak pozlepiało i widać tutaj gołą skórę, tak wiecie, odlepiły się te cienie od skóry i mam taki goły placek. Nie jest to wina bazy, dlatego że bazę z Ingrid znam doskonale i na niej się cienie utrzymują. Nie zdarzyło mi się, żeby jakieś cienie się na niej nie utrzymały. Bardzo fajna baza, używam jej od dawna i doskonale ją znam. A więc jest to sprawa cień. Ale nie wiem, czy uznacie to za jakiś poważny minus. Może tu jest sprawa do ogarnięcia, może to jakoś tam palcem się da wklepać. Nie wiem, nie robiłam tego, może teraz tu przy Was spróbuję. No niby się da to poprawić, no ale jednak o takim minusie trzeba wspomnieć. No i druga rzecz, która moim zdaniem jest trochę poważniejsza i ten minus jest nieco większy, a mianowicie ten taki śliczny czekoladowy cień, którym się tak zachwycałam, zobaczcie, on trochę zbladł. W moim odczuciu trochę zbladł. Wam będzie łatwiej to ocenić, no bo będziecie mieć, wiecie, moment filmu tuż po makijażu, no i to podsumowanie, więc będzie Wam łatwiej ocenić, ale tak mi się wydaje, że jak rano robiłam makijaż, to ten czekoladowy cień był taki intensywniejszy. To jest jedna rzecz i on też tak jakby się tutaj tak zebrał. Nie wiem, czy to zobaczycie, jest takie odcięte. O, coś takiego dziwnego się tu zadziało. I na tym oku jest dokładnie tak samo, chociaż tutaj może trochę mniej. Tutaj to wyraźniej widać. Niby przetrwały te cienie, ale nie do końca idealnie. Mamy tutaj takie mankamenty. I jeszcze jedna rzecz, bo nie wiem, czy to dostrzeżecie. Na policzkach mam gdzieniegdzie takie drobinki. To są właśnie drobinki tego cienia Bubbles, tak jak on się tam nazywał? Tak, Bubbles, czyli tego toperowego. O, po prostu te drobinki mi się osypały. No ale też nie nałożyłam na żaden klej, na żaden glitter primer, tylko po prostu bezpośrednio na cienie, więc może tutaj mój błąd. W każdym razie mówię Wam o tym, bo nie wiem, czy to będziecie widzieli. No, czyli tak, powiedzmy, że paleta raczej fajna, idealna może nie jest, ale moim zdaniem jest ogólnie przyjemna i te kolory są takie ładne. Poza tym też trzeba wziąć pod uwagę no jednak dzisiejszą temperaturę, więc na pewno wszystko to wpłynęło na jakość tego makijażu. Jeśli Wam te mankamenty, o których ja wspomniałam, a które się u mnie zadziały, jeśli Wam to nie przeszkadza, to tak, bo paletka jest bardzo przyjemna, ładne kolory, przyjemnie się z nią pracuje, przemiłe są te cienie, natomiast no właśnie jakieś tam takie mankamenty się pojawiły, więc Wam o tym wspomniałam. Moim zdaniem tak, paleta jest fajna i raczej warta uwagi. I myślę, że jak lubicie fiolety, a kolorystyka tej palety Wam się
podoba, to jak najbardziej cień warty uwagi, tym bardziej, że no paleta nie jest może jakoś bardzo droga. Tak jeszcze wiecie co, spojrzałam na ten cień brownie, czyli ten brązowy, no i zobaczcie, jak go nakładałam, to on był taki bardzo mocno brązowy, taki ładny, a teraz o, proszę, no zbladł, po prostu zbladł. No i to tyle, ale nie wiem, uznacie to za duży mankament, no to w takim razie paleta nie dla Was, jeśli Wam to nie przeszkadza, to okej. Okay. No i to wszystko. Podsumowanie takie troszkę mieszane. Były tam jakieś drobne mankamenty, ewentualnie jakieś ale wobec niektórych kosmetyków. Jednakowoż wydaje mi się, że test raczej wypadł pozytywnie. Dajcie znać, które rzeczy Wam się spodobały, a może też już coś macie. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Mówię Wam pa, pa. Wierzę, że widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie i cześć.